Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV. Jesteśmy obecnie w Busku-Zdroju, gdzie przeprowadzimy wywiad z kolejną odnalezioną gwiazdą internetu. Zapraszam. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Siemano wszystkim. Mam na imię Konrad i jestem hardkorem. Proszę Państwa, jest już z nami Konrad, czyli tak zwany hardkor. Witaj Konradzie. Siemka. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym programie. Jest to kolejna gwiazda internetu, którą udało nam się odnaleźć. No, proszę Państwa, kto z Was nie widział tego filmu? Czy wiesz, że jesteś gwiazdą internetu? No wiem. Niby wiem. Z początku to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Nikt się nie spodziewał tego, w sumie to wyszło na spontanie. Bo to możemy zdradzić, że kilka dni temu minęło dokładnie 10 lat od premiery tego filmu. No tak, no ja o tym nie wiedziałem, że aż tyle lat minęło. Zobaczyłem dopiero to na internecie. No i tak wyszło, że zgodziłem się z tobą wywiad zrobić. No słuchaj, no to jakby dziękujemy Ci bardzo, że się zgodziłeś, ale chyba wszyscy widzowie chcą zobaczyć ten słynny kabel od internetu i czy jesteś w stanie nam go pokazać? No pewnie, możemy się przejść. No to chodź, zobaczymy. Mówiłeś już tutaj wcześniej, że niestety elewacja bloku się już zmieniła, nie? Tak, tak. W końcu się osiedle jakoś dorobiło. Bo znajdujemy się właśnie w Busku-Zdrój na osiedlu Wola, tak? Tak jest. No i powiedz mi, ziomeczku, tak szczerze, między nami, po co ty tam w ogóle wlazłeś? Powiem tak szczerze, że to z dupy wyszło. Wracaliśmy chłopakami z tak zwanego zarządu, od kolegi z mieszkania. Aha. No i brakło hajsu i poszedł zakład. Jeden kolega zaproponował, czy nie wejdę do drugiego piętra za 20 zł. Bez namysłu zgodziłem się. Jakby to mówić. No i tu jest ten słynny piórunochron. Aha, to jest tutaj. Czyli tak. Z tego okna wyskoczyła ta baba. Tak jest. No to tutaj to widzę, że krzaki trochę wyrosły, to się pozmieniało. No wyrosły, no już trochę minęło, to się pozmieniało. No i do jakiej wysokości udało Ci się wejść? No tak, myślę, że do tego drugiego piętra prawie mi się udało. Tak szedł zakład, że mam dojść do drugiego. Czyli wygrałeś te dwie dychy wtedy? Oczywiście. Bo on tam mówił, że nie weszłeś, ale wszedłeś. Ale mi się wydawało, że wszedłem. Ale czy dał Ci te dwie dychy, czy nie? Kupił ośmiopak żubra. No widzisz, 10 lat, a jaka dobra pamięć. I powiedz mi, bo na filmie możemy zobaczyć, że Ty tak bardzo szybko i gwałtownie zjeżdżasz. Jak dłonie wtedy się Twoje zachowały? To znaczy dłonie, ja się owinąłem nogą. Czyli bardziej nogami zjeżdżałeś niż rękoma? Tak, tak, tak. No bo tak to bym sobie popalił. No dobra, podejdźmy pod sam piórunochron. Zobaczymy, jak to się prezentuje teraz. Proszę Państwa, to jest święte miejsce. Ja tutaj apeluję do włodarzy tego miasta, żeby tutaj powinna być jakaś tabliczka, nie? Tak, kapliczka. Tak. Coś tutaj powinno być. To jest to miejsce. Proszę Państwa, Palhajs TV. Odwiedzamy kolejne kultowe miejsce dla polskiego internetu. Pozwolicie, że dotknę. Och. Ja chcę teraz sobie dotknąć? Nie popatrz się. Dotknij sobie, Piotrek, no nie bój się, nie bój się. No przecież to... Trochę się boję, tu kolce. Ci zazdroszczą teraz. Tu trochę kolce, ale... Ło, robi wrażenie, dotknąłem genezy polskiego internetu. Dokładnie, proszę Państwa, tutaj jest kabel od polskiego internetu. Główny kabel, tak. No, Piotrek, spójrz do góry, zobacz, drugie piętro jest wysoko. No jest wysoko. Ale to skąd takie jakby umiejętności alpinistyczne u Ciebie? Ja nie wiem, od dziecka zawsze taki byłem... Lubiłeś włazić do góry? Wiesz. A to co, zaparłeś się nogami i po prostu się wspinałeś, tak? Tak. No szkoda, że ten film jest jakby nie od początku, tylko... Tak, był jeszcze jeden filmik, ale niestety kolega tam kipi trochę i nie możemy go dostać. No jak wyskoczy, to może się uda zobaczyć. Na od początku. Rozumiem, czyli jakby jest nagrane, jak wchodziłeś do góry, tak? Tak, od samego początku jest nagrane. A kto go wrzucił do internetu w ogóle? To był taki kolega z tego bloku akurat naprzeciwko, Marcin Poborca. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy Cię, Marcinie. Gdyby nie Marcin, to jak gdyby nie Ty właśnie, to by nie... Trochę się wystraszył po tych trzech dniach czy tam ilu tej oglądalności i usunął, bo się będzie bał, że będzie miał kłopoty. Tak? No.
Czyli ten film tak tylko pojawiał się i znikał? Tak, i tam go zdublowali później. No, no i to w ten sposób. A jeszcze chciałem dodać, że jakby nie ta baba, to bym do samej góry wszedł. Tak? No jak. To akurat nie pozdrawiamy, bo... No. ale w sobie może być wtedy nie mógł na przykład nie przeżyć, nie? Jakbyś spadł, no to byłoby źle. To może dobrze, że jakby, wiesz, uratowała, nie? W sumie życie mi uratowało, można tak powiedzieć. No dobra, to on wrzucił i... A jakby ty się jakby zgodziłeś się, żeby on to wrzucił, czy on to bez pytania zrobił? Znaczy, czy nie pamiętasz, że to było? On to wrzucił tak, jakby to powiedzieć, z dupy, że tak brzydko powiem. I nie wiedział, że w ogóle tak to wyjdzie. Taka popularność, takie wszystko, no. Nikt się tego nie spodziewał, po prostu to a ty kiedy się a ty jakby pamiętasz, po jakim czasie się dowiedziałeś, że to jest hit? A po tygodniu, czy po dwóch tygodniach tam, mniej więcej nie wiem, bo akurat wtedy trochę tam rządziłem na osiedlu. Rozumiem. I skąd to słynne hasełko? Jestem hardkorem. To był spontan, czy... Nie, to ogólnie był spontan. Przechodziliśmy centralnie pod to, za tą klatkę wyszliśmy i to było w tym miejscu. Dobra, chodźmy, staniemy w miejscu, w którym mówiłeś o certyfikatach. O, no dokładnie, zaraz stoimy w miejscu. Ja mam certyfikaty 4, robię w Hollywoodzie. Ale chodzi o, wróćmy jeszcze do tego hardkora. Chodzi o to, że jestem hardkorem, dzięki tobie weszło do jakby języka potocznego, ludzie tak mówią. No w sumie wiem, nawet powiem ci, że sprawy sobie tak nie zdawałem z tego, dopiero później poczytałem trochę komentarzy i mówili, że do kanonu języka jakby to weszło. No dokładnie. No. I co z tymi certyfikatami? No sam nie wiem, czy je mam, czy je nie mam. To też był spontan. No, wiem, że jeden mam, bo zrobiłem brukarza, nie? No tak jakbym miał 5 już. Rozumiem. No dobra, kochani, pokrótce pokazaliśmy wam to miejsce, a teraz usiądziemy sobie na ławeczce w zacisznym miejscu i pogadamy z Konradem trochę dłużej. Powiedz mi, Konrad, szczerze, czy na tym filmie udało ci się cokolwiek zarobić? No nic mi się nie udało zarobić, bo jakbym wiedział, że tak wyjdzie, to bym coś próbował działać. A tak to, że po tym filmie trochę zacząłem balować z kolegami, jak to się mówi. To nie było czasu się tym zająć. Prawda jest taka też, że kiedy ten film wyszedł, to tak naprawdę jeszcze polski YouTube był w powijakach. Nie było jeszcze takiego określenia jak YouTuber. Tak naprawdę to była taka platforma do wrzucania głupich filmików tylko, nie? Tak, dokładnie. Ja jeszcze nawet wtedy internetu nie miałem i nie wiedziałem, że nie mogłeś sam siebie zobaczyć. Dokładnie, że i dopiero koledzy mnie uświadomili, nie? Że takie coś. A powiedz mi, po jakim czasie film dotarł do twojej mamy, do twojego taty, do twojej rodziny? O Jezu, to było tak, że mój tata jest ratownikiem medycznym. No i tam na pogotowiu mu pokazali ten film. I pierwsze, co zrobił, tak przyszedł do domu, to powiedział, ty pojebany człowieku. Tak było. No i no, trochę się tam podarli po ten, że debila z siebie robię, czy coś tam, ale dali sobie spokój później i tak. A powiedz mi, Konradzie, czy znasz tą panią, która wydzierała się do ciebie przez okno? No nie znam jej do tej pory, ale poznałem jej córkę. Tak? Tak, bardzo ładna dziewczyna, tylko mówiła, że miała przez swoją mamę i przeze mnie zianie z siebie w szkole. Mówiła, że pół roku jej żyć nie dawali. A ona miała internet w domu? A wiesz co, że nie wiem, ale na no pewno jej znajomi mieli, skoro poznali jej mamę. Ale skoro ona krzyczała, że urwiesz mnie od internetu, to sądzę, że miała internet. No może miała, nie wiem. Wydawało jej się, że dopiero nocno to kabel od internetu. Czyli dziewczyna, tą córkę jej poznałeś? Tak, tak. Ale z tego, co wcześniej tam gadaliśmy przed wywiadem, to tutaj już oni nie mieszkają? Nie, gdzieś się wyprowadzili tam. Nie wiem dokładnie gdzie. Ja też na tym osiedlu wcześniej mieszkałem. Też już nie mieszkasz? Tu się wychowałem i też już nie mieszkam tutaj, no. Powiedz mi, bo ile masz teraz lat? 32. Skończone. Wtedy miałeś 22? Tak. 22. Bo chciałem zapytać, jaka reakcja była w szkole, ale wtedy już się nie uczyłeś, nie?
To znaczy, kończyłem chyba wtedy technikum gastronomiczne zaocznie. To tak nie wiedzieli ludzie za bardzo, bo starsi byli, młodzi, tak. I jeszcze, no tak jak mówię, nie było wtedy, nie każdy miał internet, prawda? Rozumiem. A czy miałeś w ogóle kiedykolwiek jakieś nieprzyjemności związane z tym filmem? Że na przykład administracja się do ciebie odezwała, że piorunochrony dewastujesz na przykład? Nie. Albo że elewację brudzisz butami? Nie miałem, na szczęście. Nie miałeś. Takich rzeczy, nie. A wtedy, kiedy ten film stał się tak bardzo popularny w internecie, no to pewnie przez jakiś czas byłeś legendą tutaj w Busku, co? No to znaczy, jak się chodziło na dyskoteki, to koledzy zawsze, to on jest hardcore, oni się bardziej chwalili mną, tak jakby. Czyli poruchać na fejmie twoim. Tak, jest, ale to źle się dla mnie kończyło, bo zaczynałem od 21, a kończyłem od 23. Jak każdy stawiał, no i wiadomo, wkręciłem się, to później zrezygnowałem z chodzenia na te dyskoteki. No tak, bo napisz się ze mną, ja wiem jak no. To u mnie wygląda też, jak my pójdziemy gdzieś na miasto, każdy chce się ze mną napić. Niestety trzeba odmawiać, bo jakbym napił się z każdym, to no też tak. Bym zgasł szybciej, niż jakbym zabłysnął. Dokładnie. A jeżeli możesz zdradzić to technikum, które skończyłeś, o którym mówiłeś wcześniej, to co to było za technikum? To było technikum gastronomiczne. Ogólnie wcześniej pracowałem. Chciałem, że może jakieś elektryczne, coś piorunochronne, wiesz, tą stronę. Nie, ja bardziej z zawodu to jestem piekarzem, pierwszą zawodówkę co skończyłem, no a później zaocznie sobie dorobiłem kucharza. Trochę tam przepracowałem w restauracji, no ale jakoś tak wyszło, że zrezygnowałem i... Rozumiem. A powiedz mi, wracając jeszcze do szkoły, czy chodziłeś na wagary? Jak się rok zaczynał od września, to ja zaczynam od października. Tak? No. Czyli więcej cię pewnie nie było niż byłeś. No moja mama więcej była. No. Akcja z wchodzeniem po tym kablu od internetu nie wygląda na totalną amatorkę, tylko wygląda to bardzo profesjonalnie. Domyślam się, że to nie była twoja pierwsza, ani ostatnia taka pojebana akcja. I powiedz, co takiego najbardziej szalonego zrobiłeś tu na osiedlu? No tutaj akurat na osiedlu to od zawsze byłem takim, jakby to powiedzieć, skurczybykiem. Wszędzie mnie było pełno, na placach zabaw, wszędzie na tym. Wchodziło się na kosze od grania do koszykówki. No a tutaj akurat przed nami jest taki blok. Wychowałem się w nim. No i powiesiłem się na czwartym piętrze za grzyms. Czy tak złapałeś rękę i zwisałeś? Jak tak, King Kong. Tak. To było jeszcze 6 podstawówki. Ile tak wisiałeś? Ja wiem. No domyślam, domniemam, że nie spadłeś. No. Na szczęście nie. Więc ile wisiałeś? Z jakieś 10 sekund, a dopiero później po czasie jak wszedłem na ten dach z powrotem, to dotarło do mnie, co zrobiłem. Ale to też był jakiś zakład, czy po prostu, a patrz co teraz nie, ja robię? Nie, zazwyczaj u mnie to jest tak, że spontan wychodzi. Rozumiem. Nic tam nie planuję. I co było to, czy wtedy, kiedy to widzimy na filmie, to była twoja pierwsza wspinaczka po piorunochronie, czy już kiedyś była wcześniej? Nie, to była pierwsza akurat. A ostatnia? I ostatnia. Nie, raz pod najebanemu tam coś próbowałem, ale mi nie wyszło. O, pewnie to kłamiesz, to nie ty byłeś, to nie ty. Pokaż, nie? No, dokładnie. Ale teraz chyba ludzie już zapomnieli, nie? Już chyba mało kto o tym wspomina pewnie. Z młodzieży to już na pewno nikt, nie? No raczej tak, ja też tak nie interesuję się tym za bardzo, jakoś mi to tam, nie czuję się jakiś taki wyróżniony czy coś. No, po prostu tak. Ile czasu zajęło ci zdobycie wiedzy w Hollywoodzie, żeby wykonywać takie akrobacje z zachowaniem należytego bezpieczeństwa? Ja wiem, mi się wydaje, że to już od dziecka miałem, tak. W genach. Tak jakby, chyba po dziadku, bo on też był takim przeagenciorem, jak to powiem. A nie myślałeś, żeby być na przykład kaskaderem? No kaskaderem to ja jestem do dzisiaj. Ale pro bono. Pro bono, no jakoś się tak ułożyło, że nie myślałem. Akurat troszkę tam coś innego mi po głowie chodziło. Rozumiem. A jak w ogóle postrzegasz polską kaskaderkę? Jakby kojarzysz jakichś kaskaderów polskich, czy w ogóle jakby to... Nie kojarzę tak za bardzo, nie umiem powiedzieć nawet. Nie interesuję się tym, powiem ci, tak za bardzo. A powiedz mi, czy dostałeś kiedyś jakąś propozycję, żeby zagrać w jakimś filmie? Nie dostałem. Nie dostałem, bo po prostu nie interesowałem się. Może jakbym tym się zajął bardziej, czy coś, to bym dostał. Ale tak to też bym chyba odmówił, bo... Pierwsze co to z tobą robię wywiad. Zgodziłem się i bardzo mi miło. Mi też, dziękuję ci bardzo, że jesteśmy wyróżnieni. No, a tak to, no to cóż. No nie robiłem po prostu, nie interesuje mnie to i to wszystko. Czym zajmujesz się obecnie? Obecnie zajmuję się tym, że jestem tak jakby bezrobotnym, no ale mam 3 hektary pola, rodzice mają, jestem ubezpieczony z KRUS-u, im pomagam po prostu przy sadzie. A sad jabłkowy czy? Śliwki. Śliwki. Śliwowice może teraz. Śliwowice, no. No i nie tylko. A lubisz śliwowice? No czemu nie? A w ogóle taki ulubiony alkohol, jakbyś miał wybierać? Czysta wódka. A jakiś taki
Konkretna marka? Już nie wiem, no ten Jack Daniels może. Tak? No, ale zazwyczaj z kolą go. A z browarów? Które piwo byś tak mówił? Z browarów? Żubra. Lubisz żuberka? No jak. Zazwyczaj jak idziemy z kolegami, to bierzemy wszyscy po żubrze i... Rozumiem. No. Zawsze swojego nowego gościa pytam o poprzedników, których zaprosiłem do Polhajs TV, więc tak samo będzie i tym razem. Więc na pierwszy ogień powiedz mi, czy co sądzisz lub czy słyszałeś o takim duecie jak Bonus BGC oraz Body Christ? No słyszałem o nich ostatnio, chociaż tak nie interesuję się bardzo takimi walkami, a bardziej w ogóle filmy dokumentalne, czegoś się dowiem. No ale pooglądałem ostatnio, no co mogę sądzić o nim, no jest jaki jest. No i tyle, nie lubię się za bardzo tak wypowiadać na ludzi, jak ich nie znam. Co sądzisz o sobie? Jest to taki słynny raper z Kędzierzyna Koźle. Wiesz co, że nie siedzę tak dużo na internecie. Ty też nie kojarzysz tego gościa? Trochę go kojarzę, no nie wiem, no, nie mogę o nim nic powiedzieć, bo go nie znam, tam tych jego kawałków nie chciało mi się przesłuchiwać nawet. Wolę starą szkołę rapu, powiem ci. Tak, no to kto taki najbardziej ze starej szkoły? Moleste, Wnemen, Soku, Ester. Coś takiego. Klasyczne rzeczy. Dokładnie. Natal Gerbonzo z Łodzi wraz z małżonką Kobrą to raper, youtuber, no i nie tylko. No chyba... Człowiek legenda. Taki bardziej kabareciarz mi się wydaje. Tak moim zdaniem jest, co tam obczaiłem trochę filmów jego. No bo tak to jak mówię, nie oglądam za bardzo takich rzeczy, wolę czym innym się tam interesuje. Rozumiem, bardzo dobrze. A co sądzisz o Marcie Linkiewicz? No akurat ta babka, że tak powiem, przypadła mi do gustu, w porządku, widziałem ostatnią konferencję z nią, dała czadu. A walkę widziałeś? Widziałem. No i też... Szybka akcja była. Szybka akcja, tak osiedlowo bardzo, nie? No, tak jakby. Widać, że dziewczyna z osiedla. O, no tak szczerze to nie wiem, czy bym się chciał z nią spotkać na ringu. Rozumiem. A właśnie, a ty jakąś małżonkę posiadasz, coś? Nie, jestem wolnym strzelcem, że tak no, powiem. Kochane, pisać, tak? Pisać. No gdzie pisać? Na Facebooku niech szukają, Konrad Karpiński zapraszają. Dokładnie. Co myślisz o Krzysztofie Kononowiczu i Majorze Suchodolskim? O Jezu, o Kononowiczu. W tematy polityki to ja nie wchodzę w ogóle, bo nie interesują mnie tacy ludzie w ogóle, co oni tylko startują na ten. No a o tym drugim jak było? Jeszcze. Major Suchodolski, to jakby Kononowicz wygrał wybory prezydenckie, to major miał być ministrem obrony narodowej. O Jezus, nie daj Panie Boże. Tych ministrów to takich mamy, że tej obrony narodowej, że... Nie bronią narodu. Daj ta spokój, że tak powiem. A jeszcze chciałem spytać, bo też masz, widzę tu koszulkę, jestem hardcorem, to jest jakiś wasz brand? Tak, wszystkie informacje można znaleźć na fanpage'u. Czyli tam też można nabyć koszulki? Oczywiście. Rozumiem, super. To zapraszam wszystkich do zakupów, bo pieniążki trafiają tutaj w końcu do autora tego słynnego filmu. Oczywiście i też będziemy jakąś chcieli tam charytatywnie się udzielać z tego względu, nie? Jak coś wpadnie, że no wiadomo, trzeba pomagać ludziom. Oczywiście, trzeba pomagać. No i jak to zwykle w Polhajs TV musi paść najważniejsze pytanie, które zadajemy naszym gościom. Jakie ogórki wolisz? Kiszone, małosolne czy konserwowe? Kiszone. Najbardziej? Do wodeczki? Oczywiście. Nie tylko. Sernik z rodzynkami czy bez? Powiem ci, że akurat, tak jak mówiłem, już kucharzem jestem, najlepszy z suszonymi morelami. Proszę Państwa, no i co? To by było na tyle. Teraz Hardcore zabierze nas w jakieś ciekawe miejsce w Busku. I co to będzie? Co to będzie? Będzie to Buski Skatepark. Kochani, przyjechaliśmy zobaczyć słynny buskowski skatepark, ale najpierw zobaczmy staw niemiecki. Bardzo brzydka nazwa, a jak można zobaczyć tutaj na załączonym obrazku, bardzo ładny staw. Tutaj Hardcore opowie nam pewnie coś więcej na temat tego stawu. Dlaczego on się nazywa niemiecki w ogóle? W ogóle nie wiem, to już chyba jeszcze przed wojną tak było. Oni powinni zmienić nazwę na polski. W Polsce jesteśmy. Dwa razy był czyszczony, a nazwa nie została zmieniona. Nadal jest brudny. Mimo tego, że został czyszczony, to jednak ta nazwa go bardzo tutaj brudzi. Szpeci. Tak, szpeci. Bardzo ładnie to ująłeś. Chodźmy zobaczyć tutaj altankę. Jakiś melanż kiedyś tutaj nad tym stawem miał miejsce? Nie jeden. Luiza, a tobie jak się podoba nad stawem niemieckim? Podoba, a nazwa ci się podoba też? Nie. No, dokładnie. Widzisz, tutaj grillek nawet jest. O, proszę, proszę Państwa. Palone było. I co, i tu, czyli tutaj wolno grillować, ale nie wolno spożywać. O, tak jest. Łabądek dopłynął do nas. Cześć. Nie mam nic do grillu.
Dlaczego miałbym je gryźć? No bo... Łobaben. Ała! Ja daj mu kamerę. Ała! Czemu mnie atakuje? Weź tę nogę, Maciej. Polski łabędź na niemieckich wodach. Tutaj jest dowód, o. Tutaj ugryzł łabędź. Czy też tak, takie tutaj rozrywki, jak przychodzicie? Łabędzie gryzą po butach? Gryzą, gryzą. Jeden jak się rzucił do wody kiedyś, to muszę uciekać. I to poważnie mówię. Taś, taś, jak się woła na gołębia? Taś, taś? Patrasz, patrasz. Nie będziemy płoszyć łabędzi. Chociaż w sumie to ja się chyba bardziej bałem, niż łabędzie. Teraz tutaj Konrad opowie nam coś o skateparku. Jak długo on tutaj już funkcjonuje? W sumie to już będzie chyba 3 lata, jak jest. Czyli to taka boostowska nowość, można powiedzieć. No tak, tak jakby taka atrakcja dla młodzieży. No dawaj. Proszę Państwa, zobaczymy. Ło! Hardkorowo, ale... No. I proszę Państwa, tak oto prezentuje się Błyskowski Skatepark. Tutaj mamy plażę miejską, tak? Boisko do siatkówki. No i całkiem ładnie w tym Błysku. Hardkor poleca, prawda? No, polecam, polecam. Dużo turystów przyjeżdża do Błyska? Bardziej kuracjuszy. Tak? Bo tak. Tutaj świeże powietrze i tak dalej. Tak jest, ale zazwyczaj starsze panie przyjeżdżają. Nie ma co wyrwać. No, no nie. To teraz, proszę Państwa, udamy się jeszcze za garażę, gdzie wręczę Konradowi pewien specyficzny prezent. Zapraszam. I na sam koniec mam do Ciebie jeszcze pewien prezent. Każdy gość mojego programu dostaje specjalne takie tanie wino w podarku, a dla Ciebie przygotowaliśmy aż 4. I za chwilę Ci pokażemy, choć zobaczysz tutaj. Tutaj, proszę Państwa, jest torebka, w której znajduje się wino o nazwie Certyfikat. I mam dla Ciebie 4 certyfikaty. Tak to winko wygląda. I teraz jakbyś mógł, tutaj jest skład. Jak zawsze każdy gość czyta skład. Esencja z hardkoru, maliny, piorunochron, rabarbar, gips, tynk, sok z arbuza, jądro nietoperza, czekaj, bo nie mogę, nie, to skończyłem, jądro nietoperza, szczypta lawy, kabel od internetu może zawierać śladowe ilości uranu. I proszę Pana, tutaj dla Ciebie 4 certyfikaty, tutaj żeby nie było, tutaj jest, żeby był dowód, proszę bardzo, o. Są cztery butelki. Jancar, pokaż. Potwierdzam. Zerknij tutaj do torebki. O, są 4 certyfikaty. I teraz już nikt Ci nie będzie mógł powiedzieć, że nie masz tych 4 certyfikatów, bo masz. I smacznego. Na zdrowie. Dzięki za wywiadzik. Miło było Cię poznać. Wzajemnie. Pozdrawiam też chłopaków tam od Was. Pozdrawiamy całe Błysko i całą Polskę. A jak? W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko. A w następnym zobaczycie... I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. I specjalnie dla Was spróbuję pobić wyczyn hardkora. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym przeżył. Mikrofon sobie tu odłożę, więc teraz przełączymy się na dźwięk efektowy z kamery. To są róże, kurde, wyjebane ciernie. Może jednak nie będę próbował, bo chyba się rozjebię. Urwiesz mnie od internetu.